W zadaniu kolejnym będziemy do danej figury dopisywali, czy będziemy znajdowali wzór na jej pole. No dobra, jeżeli spojrzymy sobie na podpunkt A, czyli może zaznaczmy tutaj, jak mamy w zadaniu tą wielką literą A, no to mamy trójkąt. Wzór na pole trójkąta to będzie A razy H podzielić przez 2. No to nasze A to będzie podstawa naszego trójkąta, czyli może tak narysujmy jakiś inny trójkąt. Jeżeli chodzi o podstawę, to będzie ta podstawa, czyli ten bok, na który spada nasza wysokość. Czyli w naszym przypadku podstawa to będzie a plus 1, natomiast wysokość, jeżeli spojrzycie sobie tutaj na rysunek, będzie równa a. No i podstawmy to do wzoru. Czyli mamy a, czyli a plus 1 razy h, czyli bierzemy to sobie w nawias i mnożymy przez a. No i dzielimy przez 2. No i teraz co musimy zrobić? Cały ten nawias mnożymy przez a, czyli a razy a to będzie a do potęgi drugiej, bo tu mamy pierwszą, tu też mamy pierwszą potęgę, czyli to mnożenie to będzie mnożenie potęg o tej samej podstawie, bo i tu mamy a, czyli wykładniki dodamy. 1 razy a to będzie a. No i dzielimy to sobie przez 2. I jak to można jeszcze inaczej zapisać? Bo widzimy, że w takiej postaci tego nie ma. Jeżeli dzielimy przez 2, to możemy to sobie zapisać jako 1 druga a kwadrat dodać 1 druga a. No i teraz patrzymy, że taką odpowiedź mamy trzecią, tak? Czyli tu to będzie trzeci wzór. No i teraz spójrzmy na trapez. No to wzór na pole trapezu to będzie suma podstaw trapezu przez 2 razy h. No i teraz jeżeli narysujemy sobie dowolny trapez, to podstawy to będą te boki. To jest podstawa dolna, to jest podstawa górna. No a tutaj patrząc na rysunek, no to wysokość może albo znajdować się tutaj, albo tak jak mamy w naszym przykładzie, ponieważ my mamy trapez prostokątny, to będzie podstawa dolna, to jest podstawa górna, a to będzie nasza wysokość. No to odczytajmy, że a będzie równe, tak, czyli ta podstawa górna, to będzie a po prostu. Podstawa dolna w tym trapezie to będzie a plus 1, natomiast wysokość będzie równa 1, tak, to jest długość tego boku. No i podstawmy to sobie do wzoru. Mamy a plus b, czyli a plus 1 przez 2 i razy h, czyli razy 1. Wykonajmy dodawanie. A plus a to 2a plus 1 przez 2. No oczywiście, gdy mnożymy przez 1, to wynik się nie zmieni, czyli otrzymamy to, co mamy tutaj. No i teraz możemy to sobie zapisać w troszkę innej postaci. Czyli tak, 2a podzielić przez 2 to będzie a, 1 przez 2 to będzie 1 druga. Pamiętajcie o tym, że absolutnie nie wolno tego na przykład skrócić, ponieważ w dodawaniu skracać nie można. Gdybyście chcieli to sobie tak skrócić bezpośrednio, to należałoby tutaj dwójkę włączyć przed nawias, czyli zapisać, że w nawiasie mamy a plus 1 druga przez 2, i wtedy tu mamy mnożenie i w mnożeniu skracać wolno, ale w sumie tutaj otrzymacie dokładnie to samo. Czyli gdy macie dodawanie, to każdy z tych wyrazów należy przez to 2 sobie podzielić. No dobra, czyli patrzymy, czy taką odpowiedź mamy. Tak, taką odpowiedź mamy w czwarte rozwiązanie to będzie, czyli w B mamy czwórkę. No i teraz C. Czyli tak, duże C sobie zapiszmy. No i mamy prostokąt. No to gdy mamy prostokąt o bokach AB, to wzór na pole prostokąta to jest A razy B. Czyli nasze A będzie równe A, A plus 1, tak? Zgodnie z tym rysunkiem, AB będzie równe A. No to zapiszmy wzór na pole A, czyli A plus 1 razy B, czyli razy A. No i mnożymy. A razy a to a kwadrat, 1 razy a to po prostu a. I taką odpowiedź mamy w drugim wzorze. No i jeszcze mamy D, czyli mamy kolejną figurę. No i tutaj też będzie prostokąt,
czyli pole to jest A razy B, A będzie równe 2A, natomiast B to będzie A plus 1 druga. No i podstawmy, czyli mamy tak 2A razy A plus 1 druga i 2A razy A to 2A do kwadratu, 2A razy 1 druga to będzie po prostu A, no i to będzie pierwszy wzór. Może tu się na chwilkę jeszcze zatrzymajmy. Mamy tak 2A razy A, czyli tutaj A jest w potędze pierwszej, tu także. Jeżeli nie ma żadnej liczby, to oznacza, że stoi jedynka, czyli 2 razy 1 to 2, A do pierwszej razy A do pierwszej to będzie A do 1 plus 1, czyli A do potęgi drugiej. Stąd mi się pojawił tutaj ten wyraz.